Ja też również dziękuję i pozwolę sobie na koniec spokojnie, króciutko, bo temat będzie troszeczkę mniejszy, aczkolwiek dotyczący tego samego pułku. Żołnierze 2. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich pochodzący z terenu ziemi lwóweckiej. Ja może też się troszeczkę odsunę. Szanowni Państwo, najpierw przedstawię, o może zanim dwa słowa, przedstawię trzy osoby wyróżnię, a to z tego tytułu, że są to kawalerowie Virtuti, kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari, czyli no, jest tutaj darzony taką estymą najwyższą ten order. I także na koniec przedstawię listę żołnierzy, których udało mi się jak dotąd ustalić. Co nie znaczy, że to jest lista zamknięta. Proszę też tego tak nie traktować. Jeżeli ktoś ma informacje dodatkowe, bardzo proszę o... Dobrze. Pierwsza postać. Banasiak Andrzej. I teraz uwaga. Tego człowieka szukałem naprawdę bardzo długo. Znalazłem materiały na jego temat w Centralnym Archiwum Wojskowym w Warszawie, Rembertowie, już wspomnianym przez pana. Banasiak Andrzej Banasiak urodził się 23 listopada 1899 roku w Pakosławiu. Był synem Józefa i Marii z domu Lisek. Uczestniczył w I wojnie światowej w armii niemieckiej, jak wielu z późniejszych powstańców i żołnierzy, czy to wojsk wielkopolskich, czy innych. Służył od 1917 roku w 10. Pułku Artylerii Ciężkiej. Służył na terenie, na froncie francuskim i 18 grudnia 1918 roku powrócił do rodzinnego Pakosławia. Niestety dzisiaj w Pakosławiu nie ma żadnej rodziny też związanej już po nazwisku, czy też w ogóle jakby z koligacjonej. No i tam będąc na tym urlopie, który uzyskał z tego 10. Pułku Artylerii Ciężkiej w Kassel, to jest nad Renia, Westfalia, to jest naprawdę bardzo daleko, ponad 1000 kilometrów. Przebył tę drogę, żeby spędzić urlop w domu, ale postanowił zostać, ponieważ tworzyły się tutaj już wojska, oddziały powstańcze. Wyobraźcie Państwo sobie, że mimo tej całej tego skruszenia tej potęgi państwa niemieckiego, takie symptomy tego drylu, czy pruskiego, czy ogólnie ducha tego państwa, że po zakończeniu tego urlopu szukał go niemiecki żandarm. I go wziął i doprowadził do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Nowym Tomyślu, która się mieści tam do dziś. No ale udało się oczywiście panu Banasiakowi zbiec. Ale udało mu się też wiele innych, ciekawszych rzeczy dokonać. Tutaj jeszcze jest, proszę zwrócić uwagę, tam pierwsze zdjęcie było w stroju cywilnym, a drugie jest, ktoś może podpowie? Oczywiście, jest to kolejarz, tak. I to ładnie odznaczony, tak troszeczkę ta na tej lewej piersi musiał nosić z lewej strony krzyż Virtuti Militari. Następnie w prawo jest to Krzyż Walecznych i trzeci jest to medal dziesięciolecia w 1928 roku nadawany, dziesięciolecie niepodległości. No ale, tak, jeszcze baretka jest. Baretka, za rany, okej. I teraz uwaga, do 18 lutego 19 roku służył w oddziale konnym z Pakosławia. To wyglądało w ten sposób, że kiedy w połowie stycznia, 16 stycznia 1919 roku przejął tak naprawdę dowództwo nad wojskami wielkopolskimi generał Dobor Mośnicki, rozpoczęło się tak naprawdę tworzenie wojska na poważnie, tak? Nie już odchodziliśmy od tych kompanii spontanicznych, a zaczęliśmy formułować prawdziwe wojska. Pełnił służbę wcześniej patrolową i konwojencką. 19 lutego jego oddział, ten z Pakosławia, stał się częścią drugiego szwadronu, drugiego pułku Ułanów Wielkopolskich. Tutaj jest też jakby
dyskusja co do tego, czy był to drugi, czy pierwszy, ale pozostawiam tutaj jakby otwarte. Przechodzimy do rzeczy, o których przez bardzo długi czas nie można było mówić, albo mówiło się w bardzo ograniczony sposób. Ja Państwu powiem tak, zaczynałem swoją przygodę z powstańcami wielkopolskimi od, uwaga, uwaga, materiałów zgromadzonych przez miejscowe koło Zbowit. I bardzo charakterystyczna rzecz dotycząca takiego powstańca. W styczniu, powiedzmy, przystąpił do oddziału, powiedzmy, do kompanii lwóweckiej. A następnie, powiedzmy, tam miesiąc, dwa później przystąpił do na przykład drugiego pułku ułanów. I na końcu informacja, zwolniony z wojska w 1921 roku. Albo tak jakby... A co się okazało, że to, co nie zostało wymienione, było najciekawsze. I co lepiej, byli to ludzie, którzy dostali właśnie te wymienione już wcześniej wskazane na zdjęciu ordery. No i teraz uwaga. Udało mi się też dotrzeć do materiałów zgromadzonych w tym Centralnym Archiwum Wojskowym dotyczącym właśnie tegoż pana Siaka, który najpierw dostał virtuti militari, a później też dostał Krzyż Walecznych. Bo co się okazuje, że chłopak z Pakosławia też może wiele dokonać. No, niestety miał to, mówię niestety, bo lepiej, żeby ludzie dokonywali rzeczy wielkich na polu na przykład nauki czy kultury, ale zmuszony był do tego, żeby rzeczy wielkich dokonywać na polu walki. I teraz pozwolę sobie przeczytać. Jest to 27 kwietnia 20 roku. To są czasy tak zwanej wyprawy kijowskiej. Ułan Banasiak na zwiadzie z dwoma ułanami pod Szubówką, znalazł się pod Szubówką. To jest dokładnie spisane tak jak zostało zapisane na tym kwestionariuszu. Gdy rozpoczął się atak nieprzyjacielski. Banasiak od jednego ułana odesłał do dowódcy szwadron z raportem, z drugim niepokoił nieprzyjaciela, żeby szwadron zyskał czas na zajęcie pozycji. To jest dwa miesiące, trzy miesiące później. Odznaczył się w szarżach pod Zawidzami, tak? Tak, dokładnie. I Smarzowem specjalną odwagą. To jest 27 lipca. I teraz uwaga, to jest najciekawsze. To jest pod datą 3 sierpnia 1920 roku. Dowódca zapisał taką oto sentencję, że przy zdobyciu miasta Brody, oczywiście zaznaczam, Brody mamy też bliskie Lwówkowi, ale chodzi o miasto Brody w Ukrainie. Przy zdobyciu miasta Brody w szarży szwadronu przez ulice miasta wysunął się naprzód, szerząc lancą i szablą spustoszenie w szeregach nieprzyjacielskich. Gdy lance przy pchnięciu stracił, z równą odwagą i zaciętością rąbał szablą. Położywszy pięciu nieprzyjaciół trupem, został ranny kulą rewolweru w głowę i wzięty do niewoli. Po dwóch dniach jednakże zdołał zbiec i wrócił do szwadronu, skąd z powodu pogorszenia rany musiał zostać odesłany do szpitala. Pisownia jest oryginalna. Myślę, że powinno Państwu dać też to jakieś wyobrażenie na temat tego, co trzeba zrobić, żeby dostać ten order, tak? To nie jest, z całym szacunkiem dla wszystkich odznaczonych Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym za powstanie wielkopolskie, ale tam dostawał każdy. Tak samo jak na przykład medal za wojnę, tak? Polska swemu obrońcy. A tutaj to nie tylko za to, że jest się wojakiem i się tutaj występuje w jakimś danym oddziale, tylko trzeba coś zrobić konkretnego. Także tacy ludzie rodziła ta ziemia w Pakosławiu i nie tylko. Przejdźmy do następnej postaci. Jest to Kalota Kazimierz. Kazimierz Kalota. Jest to też bardzo ciekawa postać. Oczywiście cały czas ten sam pułk, drugi, późniejszy 16. I teraz uwaga, dwa słowa na jego temat. Urodził się 2 lutego 1897 roku w Głuponiach. Tak, Głuponie są ziemią lwowecką. Jakby ktoś miał wątpliwości, potwierdzam. Syn Walentego i Marii z domu Mierzał, uczestnik I wojny światowej w armii niemieckiej, tak jak się rzekło, od 17 roku w 15 pułku huzarów, czyli ten bezpośrednio już wykonywał służbę kawaleryjską
w armii zaborczej. Powróciwszy z wojny, wstąpił do oddziału powstańczego konnego i był to, najprawdopodobniej był to oddział w Pakosławiu, ale taka informacja nie została tutaj wymieniona i proszę też zwrócić jeszcze uwagę na to, że też na lewej piersi znajduje się Order Virtuti Militari. Służył w drugim szwadronie, no i też służył w trakcie wojny polsko-bolszewickiej, no i za to też dostał owy medal. Był kapralem 16 pułku, ale teraz uwaga, podczas wojny polsko-bolszewickiej powiedziałem, ale nie występował w tym wypadku przeciwko bolszewikom, tylko tak jak już pan Piotr wspominał, były także te trzytygodniowy epizod, bądź jakiś rozdział walk przeciwko wojskom litewskim i on został ranny 6-7 września 1920 roku w Wysokim Moście. Kawaler, tak jak już mówiłem, też później należał do Legii Inwalidów Wojennych, nosił protezę lewej nogi. Też takie poświęcenia trzeba było dać w ojczyźnie. I króciutko, jeszcze szybko przeczytam. Dnia 7 września 1920 roku szwadron drugi otrzymał rozkaz zaatakowania i zdobycia mostu na Czarnej Hańczy koło wsi Wysoki Most. Kapral Kazimierz Kalota z 3 ułanami został wysłany celem zbadania sił nieprzyjacielskich. Przy zbliżaniu się do mostu, silnie ostrzeliwany przez nieprzyjaciela, utracił 2 ludzi, zostali ciężko ranni. Z pozostałym ułanem posuwa się w stronę mostu, gdzie obaj otrzymują przestrzały karabinowe. Kapral Kalota, nie zważając na ranę, ostatkiem sił przeczołgał się do szwadronu, by złożyć raport dowódcy. Czynem swym kapral Kalota dał przykład bezsprzecznej odwagi i poświęcenia oraz w największym stopniu poczucia obowiązków w sprawie zlecanych mu zadań. Ja myślę, że warto jeszcze tutaj dodać jedną rzecz, że myślicie państwo, że tacy wspaniali bohaterowie mieli łatwo później? No niestety nie. Też musieli się nierzadko dopraszać o to, o przysługującą im pracę z tego tytułu, że byli kawalerami Orderu Virtuti Militari. Też oczywiście odbierano rentę. Sam znałem tutaj żyjącą, co prawda z innego, też drugiego pułku, ale strzelców wielkopolskich. Panią, która była córką tegoż kawalera, panią Zofię Fabian, która opowiadała, że zawsze przed wojną to raz w miesiącu jeździli do starostwa powiatowego w Nowym Tomyślu po to, żeby odebrać tę rentę. Nierzadko dla takich ludzi była to jedyne źródło utrzymania. Nie tylko dla niego samego, ale całej rodziny. I trzecią postacią, którą chciałbym wyeksponować, jest, myślę, że zdecydowanie lepiej znany niż dwie poprzednie postaci. Jest to Bolesław Przybył. Jest znany zdecydowanie dzięki też dorobkowi pana doktora Zdzisława Kosiańskiego, który wielokrotnie też przypomina tę wspaniałą postać. Też jest oczywiście to szesnastak, tym razem urodzony w Brodach 2 maja 1900 roku, ale w tych Brodach koło Lwówka, rzecz jasna. Był synem Franciszka i Tekli z domu Spychała, uczestniczył w I wojnie światowej, tak jak już się powiedziało. Następnie powróciwszy z wojny, dołączył do tego oddziału w Pakosławiu. Bardzo często się i dużo się eksponuje nazwę patrole posadowskie, aczkolwiek to jest jakby wykluczające dla niektórych ludzi. Niektórzy myślą, że skoro patrole posadowskie, to tylko w Posadowie. Ale był też oddział we Lwówku, w Posadowie rzecz jasna i oczywiście w Pakosławiu. Też został wcielony tak jak razem z tym swoim oddziałem, bo na początku jak został stworzony ten oddział konny, to był to drugi szwadron grupy zachodniej, zmieniały też te wszystkie szwadrony swoje numery. To jest jakby, będzie czas może na te rozważania, a może rozstrzygnięcie w 100%. Teraz mamy przykład bohatera, który walczył w tej operacji, zdaje się, niemeńskiej, bo jest to końcówka września 1920 roku.
wieś Raduń, ale przeczytam, co napisał dowódca. W dniu 27 września 1920 roku odznaczył się tym, iż jako sekcyjny karabinu maszynowego 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich, widząc, że bolszewicy oskrzydlają szwadron w okolicy wsi Raduń i grozi mu odcięcie drogi odwrotu, podprowadził taczankę do nieprzyjaciela i pomimo silnych ataków trzymał się tak długo, aż szwadron zdążył się całkowicie wycofać. Zimnej rozwadze i żelaznej odwadze Ułana przybyła, szwadron zawdzięcza swoje istnienie. Także tacy ludzie, tak już będę powtarzał to, tę sentencję, się tutaj rodzili i takie czyny tutaj dokonywali. Na koniec, tak jak już powiedziałem, przedstawię Państwu listę osób, którą udało się jak dotąd zgromadzić. Bayer Marian, Banasiak Andrzej, Virtuti Militari, Bayer Marian, może ja dwa słowa powiem. Bayer Marian zmarł jako 24-latek, ale urodzony w Lwówku. Bąk Antoni to jest Konin, Bryza Andrzej, no tutaj akurat bym musiał się posiłkować materiałami. Ciszak to jest Konin Lwówek, Gałganek Szczepan Konin, późniejszy mieszkaniec Lwówka, może część z panów, ja myślę, że panowie tu kiwają głowami, bo oczywiście poznali pana Szczepana, no nie wszyscy mogli. Roman Giel, też znana osoba, osobistość we Lwówku. Gorzelańczyk Piotr, nie Franciszek. Franciszek to jego brat, ale Franciszek był po prostu piechociarzem, tak, no dla... Myślę, że dla kawalerzystów to jest troszeczkę niższa jednak broń. Zając tak zwany, tak. No, panowie tutaj dali przykład. Kalota Kazimierz, Kubiak Piotr, Leciński Leon, znowu Pakosław, Łuczak Jan, to jest Wąsowo albo Śliwno, Myszkowski Ksawery, Brody, panownie, w ogóle ród Myszkowskich, bo były dwa rody Myszkowskich, jeden z Lwówka, drugi z Brodów. Ten z Brodów zwłaszcza no, obdarzył tutaj bodajże 6 czy 7 braci było, którzy walczyli w Powstaniu Wielkopolskim, później też w wojnie polsko-bolszewickiej. Także, a jeszcze warto też powiedzieć o tym z kolei Myszkowskim Stanisławie, chociaż związany ze Lwówkiem i nie będącym kawalerzystą, ale jest on autorem, tak jak wielu z jego braci, autorem fotografii, ponieważ był fotografem, tak? Zresztą wydaje się to dość oczywiste, ale pozostawił z tego okresu, z okresu powstania, z tego z 19 roku, bardzo wiele materiałów fotografii. Niestety, niech mi Państwo wierzą, nie udało mi się w Lwówku znaleźć, tylko znaleźć w Warszawie, w Szklarskiej Porębie, w Wrocławiu, Poznaniu, ale to też świadczy, jakie te rody lwóweckie się rozprzestrzeniają prawie na cały świat. No, zaczynając od Polski. Nawrocki Ludwik, Papelbaum Wojciech, przybył Bolesław i tutaj już jest ostatnia, Spychała Jan, Śmieszchalski Felix, to już jest Wąsowo, Tomala też Wąsowo, Torchała Wincenty, to jest także mój pradziadek, czyli Urbanek Roman, Wajman Franciszek, Wojtkowiak Stanisław oraz Wolski Józef, przy czym tutaj już panowie, którzy będziecie kojarzyć pana Józefa Wolskiego, powstańca i też uczestnika wojny polsko-bolszewickiej, zresztą będący tutaj na sali wnuk, ze mną też ustalał, czy dziadek dostał Virtuti Militari. Okazało się, że nie dziadek, ale jego kuzyn, również Józef, młodszy o rok, ale dzięki temu też się udało to ustalić. Także, szanowni państwo, na koniec jeszcze takie piękne zdjęcie. Powiem tak, pozyskałem je w Landsbergu, taki żart, w Gorzowie Wielkopolskim. U pani Zofii Wolniak-Grochockiej, która posiada naprawdę wspaniałe materiały dotyczące naszego terenu i znalazło się takie to oto piękne zdjęcie pewnego październikowego wieczoru. Zrobiły mi się tak czerwone lica, jak zobaczyłem to zdjęcie. Wykonane jest w Biedrusku w 19 roku. Jest to pierwszy szwadron tego jeszcze drugiego pułku Ułanów Wielkopolskich. I tym
tutaj piękną sentencją, tą piękną sentencją, wieczna cześć i chwała bohaterom, chciałbym zakończyć i rozpocząć taką jakby nieoficjalną część, czyli będzie można też podejść, porozmawiać, wymienić już wolno nasze myśli. A ja chciałbym się dołączyć jeszcze do tych życzeń, które mówił pan Piotr, na temat pamięci związanej z kawalerią. Mamy też takie plany też ze Szwadronem Opalenica, tutaj też z waszym kołem, żeby na naszym terenie, czyli na terenie Lwówka, ziemi lwóweckiej, no może w jakiś sposób, może nie wskrzesić same tradycje końskie, że się tak wyrażę, tak? Bo tutaj koniarzy jest naprawdę wielu, tak? Zresztą tutaj nawet są członkowie Posadowskiego Towarzystwa Jeździeckiego na sali, ale chodzi o to, żeby tę pamięć kultywować i myślę, że nam się uda też i ze współorganizatorami dzisiejszego spotkania, czyli Szwadronem Opalenica, panem Szymonem Neumannem i panami, że uda się coś więcej zrobić i też, żeby przyszłym pokoleniom, bo ja zakładam, że państwo, którzy się tutaj pojawili, też macie jakieś pojęcie, chociażby podstawowe na temat wagi tego tematu, ale żeby przekazać to też dalej. No i myślę, że to jest bardzo ważne w takim razie. Dziękuję państwu bardzo. Cześć i chwała bohaterom.